wam się teraz temat dla faryzeuszy właściwie, bo faryzeusze tłumaczą, że licencjackie studia odpadają. Odpadają. Otworzyło jeszcze trzecią furtkę. 500 naukowych Polski dostanie stypendia ministerstwa i te, które dostaną stypendia, licencjackie studia, że odpadają. Już w tej chwili, jako że jest 40 dyscyplin naukowych, 40 parę, no to do każdej dyscypliny powołano 15-osobową komisję i te komisje mają określić ilość tych pism. No jeżeli założymy statystycznie, że to mniej więcej tyle samo będzie na dyscyplinę, to wyjdzie gdzieś po 10-12 pism na dyscyplinę. Tu jednak no, pojawia się pewien problem, czy pewne obawy związane ze sposobem mianowania tych komisji, bo do tych komisji mianowano po prostu ludzi z różnych uczelni. Obawy polegają na tym, że wszyscy się obawiają, że po prostu zostaną zawarte pewne koalicje uczelniane, prawda, że ci, co będą w komisjach, zapewnią pismom ze swoich uczelni te stypendia i punkty, reszta po prostu będzie bez szans. No czy tak będzie, nie wiem, ale zważywszy na różne inne analogiczne sytuacje z poprzednich lat, to te obawy mogą być przynajmniej w niektórych przypadkach zasadne. Tak więc zdobycie napisanie tych artykułów wysoko punktowanych może stać się po prostu niemożliwe. Tymczasem system jest taki, że jeżeli na przykład jeden naukowiec ma te 4 publikacje wysoko punktowane i, że tak powiem, uznany jest za pozytywnego, drugi zaś nie ma, to ten drugi ma liczone te pozycje, których nie ma, jako ujemne. Czyli oni we dwójkę wychodzą na zero i nie tworzą żadnego pozytywnego dorobku. Tak więc można się obawiać, że wielu wybitnych naukowców, profesorów, tych starszej daty, którzy źle się czują w tym systemie punktowym, którzy mają swoje tradycyjne wydawnictwa, w których zawsze publikowali, którzy mają swoje czasopisma, w których publikowali i nie zwracają większej uwagi na te punkty, że ci profesorowie nagle staną się balastem. Już w tej chwili chodzą słuchy, że rektorzy na różnych uczelniach mówią dziekanom, że słuchajcie tych starych profesorów, którzy nie przynoszą punktów, to przesuwajcie na stanowiska profesorów dydaktycznych. No, ustawa wprowadza takie stanowiska profesorów dydaktycznych, którzy już nie muszą pracy naukowej prowadzić. Z tym, że no, zwracam tutaj uwagę na drobny szczegół. Stanowisko profesora dydaktycznego to są kontrakty roczne. Więc można sobie wyobrazić, że ci naukowcy wybitni, którzy nie będą spełniali tych absurdalnych wymogów, zostaną przesunięci na stanowiska profesorów dydaktycznych, a po roku po prostu zwolnieni, bo będzie to polegało po prostu na nieprzedłużeniu tegorocznego okresu zatrudnienia. Czyli zacznie się wymiana kadr, ci starzy, doświadczeni profesorowie, mówię, nie znajdujący się w tym systemie punktowym, zaczną być usuwani z uczelni, wyrzucani. Na nich miejsce przyjdą młodzi, którzy no, często nie posiadają zbyt wielkiej wiedzy, nie posiadają zbyt wielkich umiejętności, zbyt wielkich horyzontów, ale posiadają jedną zaletę. Świetnie znajdują się w tym systemie tej punktozy. Tutaj zwracam uwagę, że na przykład no, w dziedzinach humanistycznych, no co tu ukrywać, jeżeli ktoś napisze do pisma zagranicznego wysoko punktowanego artykuł, na przykład o życiu sejmikowym szlachty na ziemi sandomierskiej, to oczywiście nikt mu tego nie opublikuje, bo kogo tam gdzieś w Niemczech, we Francji czy w Stanach Zjednoczonych interesuje życie sejmikowe polskiej szlachty. No mówię zupełnie przykładowo, prawda? Ale jeżeli ta sama osoba opublikuje jakiś artykuł z zakresu ideologii gender czy jakichś podobnych tematów, to może liczyć na wiele czasopism, które mu coś takiego zamieszczą. Czyli będzie to
profilowanie tego twórczości naukowej. Dyskursu naukowego w określonych dziedzinach, które po prostu zdominują też ten dyskurs naukowy. Zdominują ten dyskurs i po prostu nastąpi zjawisko profilowania tego dyskursu, no, często w kierunku jakichś zupełnych manowców, więc to są tendencje niezwykle niebezpieczne. Na dodatek jeszcze zwracam uwagę tutaj na jedną konsekwencję tego wszystkiego, mianowicie te czasopisma, które nie zostaną zaliczone do wysoko punktowanych, to właściwie do nich pisać się nie będzie opłacało naukowcom, bo ten ich dorobek nie będzie w ogóle liczony do czegokolwiek. Będzie można mieć 100 artykułów w pismach niżej punktowanych i to właściwie nic nikomu nie da, nie pomoże to ani naukowcowi, ani uczelni. Ten fakt spowoduje, że w Polsce bardzo wiele pism humanistycznych po prostu padnie, bo nie będzie do nich nikt pisał. Ludzi się zniechęca do tego. Tymczasem w Polsce mamy mnóstwo znakomitych pism regionalnych, wydawanych czasami nawet na szczeblu powiatów, województw, miast, roczniki muzealne rozmaite i tak dalej. Więc bardzo cenne, wydawane częściowo przez hobbystów, regionalistów, ale z udziałem naukowców, którzy wzmacniają fachowo te pisma. To w ogóle można powiedzieć, że po 90 roku nastąpił rozkwit takich pism i to jest pewien ewenement w dziejach Polski. Nigdy tyle nie było pism regionalnych, ciekawych. Nigdy nie było tak szerokiej, tak dobrze prosperującej działalności regionalistycznej i to wszystko zostanie skazane na zagładę. Będą się liczyły tylko te pisma stypendiowane, punktowane wysoko, których, jak mówię, prawie że nie ma, albo te z zachodu, do których trzeba będzie pisać pod odpowiednim profilem. To wszystko jest bardzo, bardzo smutne i nie wiem do czego to zmierza. Zresztą jeszcze te rozporządzenia w sprawie punktów mają różne inne absurdalne elementy. Na przykład wydawnictwa źródłowe w ogóle nie będą liczone jako wysoko punktowane, a przecież to jest w wielu dziedzinach nauki jedna z podstawowych form twórczości naukowej. No, dla historyków wydawanie wydawnictw źródłowych jest nawet, można powiedzieć, w jakimś sensie ważniejsze od publikowania monografii książkowych. Co do monografii książkowych, to jeszcze dodam, że wydziały będą miały limity, ile wydział będzie mógł opublikować wysoko punktowanych pozycji naukowych w formie książek. Jak gdyby to wydawanie książek powinno być czymś karalnym. No tu dochodzi już do absurdu. Więc ten system punktowy jest tak skomplikowany, tak złożony, że to jest dopiero teraz jest punktoza doprowadzona do absurdu właśnie w tej nowej ustawie. Dodam jeszcze, że pojawiają się inne elementy bardzo niepokojące. No, mówiłem wielokrotnie o tym, że ustawa ministra Gowina daje rektorowi pozycję wręcz dyktatorską. Rektor staje się wręcz wielkorządcą, no, żeby nie użyć określenia, satrapą na uczelni, który może wszystko, ma wszelkie uprawnienia i właściwie nigdy w dziejach polskiej nauki rektorzy nie mieli aż tak wielkich uprawnień, jak mają w świetle tej ustawy. I co się okazuje? Teraz, gdy trzeba zgodnie z zasadami ustawy ustalać zapisy statutów uczelni, rektorzy, mając duże uprawnienia, właściwie to decydujące uprawnienia w ustalaniu tych statutów uczelni, jeszcze rozszerzają swoje uprawnienia. Ustawa wprowadza ciało zwane Radą Uczelni, która ma mieć 7 albo 9 osób. W tej Radzie Uczelni ma być jeden przedstawiciel samorządu studenckiego i odpowiednio 6 lub 8 innych przedstawicieli, z czego połowa powinna być z zewnątrz. Tutaj projekty statutów, które już na niektórych uczelniach się pojawiają i które docierają do opinii publicznej, są niezwykle niepokojące. No, widziałem taki projekt, bo Radę Uczelni formalnie wybiera Senat.
poza tym jednym przedstawicielem studenckim. No więc widziałem taki projekt, w którym jest to zaplanowane w następujący sposób, że najpierw rektor powołuje komitet nominacyjny spośród pracowników uczelni. Ten komitet nominacyjny wyznacza kandydatów na członków rady uczelni, ale tylko tyle, ile jest miejsc do obsadzenia i na tych kandydatów blokowo głosuje senat. No więc można powiedzieć, że tak, demokracja sterowana, senat bez prawa zgłaszania kandydatów, prawda, których zgłasza rektor. Więc w praktyce można powiedzieć, że to rektor mianuje tych członków rady uczelni. Zobaczy, nie zobaczy. Wyjdzie z tego pokoju, nie wyjdzie, uda się wam. Elastyczne, ale pan Zalewski gada. Prawa członków senatu do zgłaszania kandydatów. Mogą się tylko podpisać pod jednym kandydatem. Znaczy, to ciemne ludzie, oni w ogóle nie mają zero dyplomacji. Kilkanaście nic nie wiedzą. Podpisów to powoduje, że większość kandydatów i tak zgłosi rektor. On też zachowuje to prawo i tak dalej. Zalewski jest straszny głupi, tylko myśli, że ta matka Roska mu pomoże. Zwiększają władzę. Strasznie głupi, papierosy i matka Roska mu pomoże, bo on zapadnie na raka. To wszystko gardła. Jeden za drugim. I za matka Roska pomoże. Wydaje się. Ci nienormalni, ci nienormalni. Zatem, że taka debata cały czas mówi. W środowisk akademickich cały czas jest potrzebna, że ta debata nie została zakończona z chwilą wejścia w reformę w życie, a naszym gościem był niesłabnący krytyk reformy Jarosława Napoza. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Mądrzejsi od papieża, bo to chodzi o konkurencję, że chcieli tego papieża zrobić w głupiego, a że oni są mądrzejsi od papieża. No i te szkoły teraz już, proszę państwa, stanęły. Także proszę państwa, obudź się Polsko, ma światło się zaświeć, komórki mózgowe zaświeć się, ale oni już palą pety, narkomany i narkotyki stosują, to ja nie wiem, czy to co pomoże. Okropnie.